Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Powracamy do rozbudowy naszej kolonii w Nowym Świecie, która dostarczy nam nie tylko cygar, ale i proszę państwa okładziny drewnianej, której będziemy bardzo dużo już za chwilę potrzebować. Przyspieszmy sobie całość oczywiście, poczekajmy na dostawę specjalistów. Okładzina drewniana teraz będzie w modzie i nie tylko, bo do cygar samych też będziemy potrzebowali. Badajmy przedmioty. Okładzina, tak jest, drewniana. Rozumiem. Tak. Pan wytwarza dodatkowo. Świetnie, pan się przyda tu na miejscu także za chwilę. Podobny i pan. Fabryka gramofonu. Deski zamiast okładziny. Świetnie, przyda się pan. Bardzo. Dobra, niech się robią ci specjaliści. Kolejno. Zatem. Ich sobie użyjemy w stolicy. Już za chwilę wyślemy okręt z rzeczami do cygar. Lada moment, poczekajmy nań. Zabierzmy sobie to, co już wytworzyliśmy na ten cel. Teraz się może tu przydać w zasadzie za chwilkę. Cała produkcja napojów na wyspie do kawy nam się przyda. To ewentualnie do obniżenia siły roboczej. Ale powinno być więcej fantów, jeśli chodzi o cygara już w tej chwili. Z tego co pamiętam, wysyłaliśmy, produkowaliśmy więcej. No właśnie, nie tylko tego, ale i panią jeszcze właśnie zabierzemy, dobra. Jeszcze panią, to za chwilkę, w swoim czasie. To przejdźmy może do... Jako, że dostawy dobre, los już powinny docierać, lada moment. Kawa, tortille już się wyładowują, świetnie się składa. Niech ten statek tu kursuje jak najszybciej. I jak najczęściej to się załaduje, to przybędzie nam populacji. Zobaczcie państwo, proszę. Zaraz maszyny do szycia się odblokują, jak tylko do 1000 dojdziemy. To już bardzo niedługo. My tu dobudujemy jeszcze troszkę miasta. Tak, żeby mieć jak najwięcej obreros. Bez przesady z tym jak najwięcej, ale żeby mieć odpowiednią populację na wyspie. Jako, że wyspy kosztują punkty wpływu do zasiedlenia ich, a my będziemy tych punktów wpływu niedługo później także na sterowce i inne rzeczy potrzebować, więc nie możemy przesadzić, jak to się mówi, i przeholować, ale miasto chce, żeby było bardzo duże, być może nawet największe w Nowym Świecie. Świetnie. Przekroczyliśmy 100 tysięcy populacji, jak to Skandal Jackson słusznie zauważył. Pytaliście mnie również na Discordzie, jeśli dobrze pamiętam, Rafał Dymego to pytał, czy teraz już czas na doki. A ja zgodnie z założeniami rozgrywki przyjąłem, że nie będziemy używać doków w stolicy. Przynajmniej nie do osiągnięcia naszych celów, czyli wypełnienia paska potrzeb i zadowolenia, moi drodzy, u wszystkich tierów populacji, u wszystkich mieszkańców. Dopiero wtedy będziemy się mogli pobawić dokami, zobaczyć ile się da jeszcze populacji wycisnąć z gry. Ale te główne cele rozgrywki chciałem osiągnąć bez doków, bo uważam, że no, zbyt nie upraszczają sprawę. Ja lubię tak pokombinować, nawet jeżeli to jest czasami irytujące, to jednak uważam, że więcej się nauczymy o grze wszyscy, ja i wy, jeżeli będziemy wyciskać z tych wysp, co się da. Nie każdy chce z tego dodatku korzystać, ja to szanuję jakby. Ja sam nie wiem, czy będę korzystał w trzecim sezonie na przykład. Jeszcze nie podjąłem tej decyzji, proszę państwa. Może dla urozmaicenia rozgrywki, albo przeskoczenia, wyłącznie przeskoczenia tego nudnego jakby mid-game'u. Tak jak teraz widzicie, musimy to dość dużo takiego szprycowania jest, ale mi się to podoba też z drugiej strony. Zakładanie nowych kolonii, budowanie. Zobaczymy jednym słowem. Na razie nie chcę ich używać. Chcę wszystko osiągnąć, kombinując jak tu mamy poradzić sobie. Zwłaszcza, że nie mamy przeciwników komputerowych, ani nawet piratów, więc nie musimy floty wojennej utrzymywać. To nam trochę punktów wpływu oddaje. A ja te punkty wpływu, wiadomo, mogę przeznaczyć dalej na rozbudowę, zasiedlanie wysp, z których sobie zasoby będziemy czerpać, proszę państwa. Dobra, kawusie dostali i nie tylko. Rumu jeszcze będzie potrzeba oczywiście. Chyba mamy tu nadwyżkę trzciny cukrowej. Proszę państwa, to już stricte na rum byśmy przyłączyli tutaj. Być może więcej trzeba będzie takowej produkować. Zobaczymy za chwilkę. Okładziny drewnianej na pewno chciałbym jeszcze produkować, bo tej będziemy potrzebowali nie tylko do, moi drodzy, do cygar, ale także do wielu innych. Zobaczcie, jak nam ludzi przybyło momentalnie. A propos przybywania, przeskoczmy sobie tu po specjalistów. Tak jest, pani już gotowa? Powinna być gotowa w zasadzie. Jest wiatrak do cygar. Koło młyńskie, wiatrak do cygar. Dobra, jeszcze panią zabierzemy za 2 minutki. A tu sobie monitoruję na tej wyspie w tej chwili konsumpcję. Nie możemy przekroczyć pewnego pułapu. Dobra, konsumpcyjne same. Jeśli chodzi o banany jest ok, jeśli chodzi o płoncza nie jest ok. Troszkę lecimy na minus przez obreros.
zaraz, no właśnie, lecimy na mały minusik, więc musimy dostawić jedną szwalnię na pewno. Przepraszam, nie szwalnię, tkalnię chyba, łącz się to nazywa. Profesjonalnie. Dostawmy nawet dwie, na wszelki wypadek. Myślę, że już teraz wystarczy, 6 na 6 znowu. Trochę do zera przez całą tą przewagę nam zluzowuje. Zawsze mogę zrobić jeszcze tak, moi drodzy. Dwa wejdą? Chyba wejdą dwa. Wejdą dwa, świetnie, dobra. Zatem zróbmy tak. Fajnie. I tu kolejny magazyn postawimy w tej chwili. Przyjemnie się gra teraz, to bardzo, na tym etapie. Tu ewentualnie jeszcze jakieś sadzimy. Chyba się też zmieszczą bez bólu. No i świetnie. Bliżej do magazynu. Bliżej do magazynu znaczy lepiej, zawsze. Zawsze. Dobra. No i fajnie. Teraz te dwa możemy przesunąć. Oj. Tak. Tak. No i fajnie. Dobra, tyle wystarczy. Podoba mi się ten ośrodek przemysłowy. Tutaj jednego nie połączyliśmy nawet. Zobaczcie, chaty Drwala. Dopiero teraz się spostrzegłem, iż tak jest. Dobra. Pewnie ktoś już w komentarzu pod poprzednim odcinkiem to napisał. Chociaż czuję się trochę, jakbym podróży w czasie odbywał, doświadczał mówiąc to. Pani już gotowa? To zabieramy ją. Parostatkiem, piękny rejs. Czy jeszcze nie gotowa? Jeszcze nie, ale już prawie jest. Już. Dobra. Cieszymy się bardzo. Gdzie pani jest? Tu. To pani? Pani, deski przetwarza. Dobra, to godzinę nienaruszalna będzie w takim razie. My zabierzmy trochę stali na ewentualne tory i rafinerię. Betonu też i okien. Być może będziemy musieli rozbudować nieco tam sytuację. Bawełnę za chwilę też będziemy tam wytwarzać i przetwarzać, bo za mało nam jej się robi w stolicy. To byśmy mieli drugi problem rozwiązany. Zauważcie, moi drodzy widzowie. Przyspieszamy całość, skaczemy do kolonii. Bawełnę i rum teraz musimy zacząć tu wytwarzać, żeby była samowystarczalna, a może nawet eksportowała coś. Będziemy potrzebować zdecydowanie więcej trzciny cukrowej, drodzy widzowie. Tu będę musiał jakoś tory przeprowadzić także. Myślę, że tędy nie stracilibyśmy zbytnio. Gdyby to się odbywało tędy i połączyło na przykład tu z naftoportem. Postaram się tego nie spartolić. Mhm, to może dalej na tym półwyspie trzeba będzie ulokować po prostu. Właśnie, i wykluczyć tamtą strefę zużycia. To by było też sensowne. Idźmy na przykład w taki sposób, że tu będzie związek zawodowy. Tu będzie taka strefa transportowa. Aha. I tu byśmy doszli aż do tego. Przesunęlibyśmy ten magazyn, nie wiadomo po co stojący tam zresztą. Na drodze ekspansji. Czyli trochę dalej byśmy musieli wyjść. Tak dotąd powiedzmy. Nawet dotąd. Nawet dotąd. No wydaj pan tą gazę. Wszystkiego brakuje, wiemy, wiemy. Zaraz naprawimy sprawę. Czyżby się gramofony skończyły w stolicy? A, gramofony zadowolenie tylko, no tak. Dobra, to za chwileczkę, za chwileczkę. Nie potrzeba takiej pani, takiego pana tu dokładnie. Tak, tu byśmy mieli drugą rafinerię, proszę państwa, wtedy. Myślę, że ma to sens, bo więcej ropy za chwilę w Trelawnej będzie potrzeba. Myślę, że ma to więcej niż sens, to jest konieczne do zrobienia już w tej chwili. Tutaj byśmy ją sobie ulokowali. Zaraz przesuniemy jedno złoże ropy i powinno być ok. Powinno. Co nie znaczy, że będzie. Proszę jeszcze tego nie brać za ultimatum. Tutaj. I teraz proszę bardzo. Na razie bez związków zawodowych. Dwa pola naftowe trzeba będzie przesunąć. Jak tylko będzie taka możliwość, tak uczynimy. Dobra, połączeni z Matrixem. Fajnie. Druga rafineria. I w takim razie stwórzmy sobie od razu tankowiec, który będzie tą ropę, nadmiar ropy transportował. Póki co nadmiar, ale za chwilę się niedomiarem okaże, znając życie. Wracamy do kolonii i próbujemy rum w takim razie tu wytworzyć. Ale także zwiększyć ilość upraw tymczasowo. Na razie o same traktory spróbuj. Może wystarczy, może nie będzie trzeba związku zawodowego tam trzaskać wokół. Spróbujmy tu dookoła fabryki wykładzin postawić to. Ale tak, żeby nie, właśnie nie wchodzić w interferencję z naszym związkiem zawodowym. No tutaj chciałem uprawy kawy generalnie pociągnąć, nie już. A można też związek zawodowy dać i zrobić dwie, w obie strony, zobaczcie. Wtedy w jedną stronę byśmy mieli uprawy, a w drugą mielibyśmy...
właśnie, to ma też sens moim zdaniem. Na przykład gdyby tu wychodziło na obie strony, 20 punktów na jeden związek zawodowy nam zostaje, ale za chwilę się znacznie zwiększy populacja. Musimy zostawić, liczyć sobie na NBS-a jeszcze coś, albo po prostu ulepszyć drugą dzielnicę do inwestorów, bo mamy bardzo mało, zobaczcie, ulepszonych póki co. Tylko że tutaj brakuje właśnie płaszczy futrzanych. Zaczynamy bawełnę w takim razie, bo zaczyna to słabo wyglądać. Potrzebujemy kolejnego ośrodka na bawełnę. Myślę, że gdzieś tu się zmieścimy, bo tu już pól na pewno nie postawimy. Licząc, że to przesuniemy sobie, a już możemy przesunąć, to świetnie się składa, bardzo ładnie. To proszę to dać tutaj od razu, oczywiście. Jeszcze jedno? Czy to już wszystkie? To już wszystkie, okazuje się. Dobra, pracuj dzielnie. Na 500%, nie liczyć, nie mylić z 500+, tutaj byśmy dali magazyn, co? I całą naszą całe nasze przetwórstwo bawełny damy tu. Dobra, mamy dużo żarnalejros, więc mamy duże możliwości tutaj podziałać, proszę państwa. Tak zrobimy. Teraz sprzędzalnie bawełny, jak ja bym to zrobił? A gdyby magazyn, no właśnie, nie bardzo, okej, okay, inaczej. Otoczmy go jak zawsze. W jedną osobę, dostawmy teraz właśnie sprzędzalnie bawełny. Pomyślmy ile potrzeba na taką osadę. 4, raz, dwa, trzy, cztery. Jakbym to widział? Ja bym to widział tak. Ulepszymy magazyn. Im więcej bawełny, tym lepiej, wiadomo. Czy może tu związek zawodowy się w przyszłości pojawi? Na razie nie mamy takiej możliwości. O, zobaczcie, on by siekał też rafinerię, gdyby stał w odpowiednim miejscu. To już mnie skusiło bardzo i przekonało, żeby to zrobić. Za chwilę będziemy mieli dość bawełny. Już mnie to skusiło, żeby to zrobić od razu. Tak jest, rafineria też to przyspieszy zdecydowanie, ale i przędzalnie bawełny, proszę państwa. Chaty, drywali i mierzesz. I bawełna 1 na 4 generuje. Gdybyśmy coś takiego dali. To prawie jest coś zalesienia, więc nie możemy tego za bardzo zużyć. A czy drewna wystarczy na wszystko? Drewno tu nie ubywa, bo w zasadzie z desek robimy wszystko, a nie z okładziny. Więc tu będzie tylko na beczki i na rum, moi drodzy. To będzie jedna wyspa, która nam wszystko zaopatrzy. Świetnie! Zaczyna się to genialnie układać po naszej myśli. W takim razie zamienimy panią, żeby jeszcze bawełna generowała raz na 4 cykle. Myślę, że spokojnie możemy to zrobić. Okładziny też już powinno być tu pełno. Powinno, a dlaczego nie jest? Bo na cygara wszystko jest. No oczywiście, jak mogłem zapomnieć. Zaraz wyślemy cygara także do stolicy. Ale to po kolei. Wytwórzmy wszystkie dobra, a wtedy ustalimy szlaki, drodzy widzowie. Najpierw wytwórzmy te dobra. Spróbujmy ulepszyć już właśnie troszkę inżynierów do inwestorów. No, zacznijmy od tego, że tu będą stali i powiedzmy idąc w tą stronę jeszcze to sobie ulepszymy. 89 punktów, bardzo ładnie, dziękujemy. Spada w rankingu, ach, bo mniej inżynierów mamy, rozumiem. A to nie jest jakiś problem chyba, prawda? Inżynierowie pracują, 512 mam w zapasie. Kolejna dzielnica do ulepszenia szykuje nam się. Już wkrótce mam nadzieję. Dobra, ciekawie to zaczyna wyglądać. Myślę, że ta wyspa i jedna z NBS już zaopatrzy nam wszystko, co potrzebujemy, drodzy widzowie. Bo jeszcze uczeni czego potrzebują z Nowego Świata w zasadzie? Rum za chwilę zrobimy. Fajki, gramofony, to wszystko już tu będzie wytwarzane. Inne rzeczy mają, zauważcie, proszę, drodzy widzowie. Jeszcze jedną potrzebujemy fabrykę garniturów w tej chwili. Myślę, że te nie wyrabiamy z jednej prostej przyczyny, takiej, że nie mamy tu, drodzy widzowie, jeszcze zwyczajnie bawełny dość, ale właśnie naprawiamy to. Jesteśmy w trakcie, bo już sprzędzalnie ruszyły z robotą. Teraz jeszcze stwórzmy odpowiednią specjalistkę do tego, żeby bawełna, tkanina bawełniana powstawała także w dużych ilościach. Tkanina bawełniana. Kto jeszcze tu pustuje? Przetwarza wełnę, więc futra i tkanina. Zakład futrzarski. Generuje dodatkowe kapelusze, zobaczcie. Frankę, epicki, wydajność 40, wełna i żelazo. Nie możemy żelaza poświęcić, niestety. Wszystkie zakłady, no właśnie, jak to nazwać? Falnie. Zobaczmy. Zakład futrzarski. Dodatkowe poncza i kapelusze. Pani się bardzo przyda. Jedną już mamy chyba nawet. Zobaczymy. Tak, tutaj pani se czeka. A nawet tu. Zobaczmy ją.
Kurczę, jak się nazywa ten budynek? Zawsze zapominam. Przędzalnia bawełny, oczywiście, że przędzalnia bawełny. Przędzalnia bawełny. Tak, no od razu lepiej. Te same gęby tu widzę. Damy tego pana. Tak jest, jedną sobie przetransportujemy. Poza tym Feras tam będzie. No właśnie, jest nawet lepsze krosno, zobaczcie. Świetnie, czemu nie? Panią to już mamy, prawda? Wrzuconą chyba do szwalni. Jeśli jeszcze nie mamy... Mamy, oczywiście, że mamy. Do poncza też robimy, no właśnie, moi drodzy. Coś na eksport musi być. To może byśmy bawełnę na poncza zamieniali, ale wtedy statek nam się, obawiam, załaduje na fulla i nie starczy. Może nie starczyć wszystkiego. Jak tam z mosiądzem już się robi? Brakuje kwarca. Będziemy musieli to w dalszej kolejności naprawić, ale po kolei, moi drodzy, po kolei, bo jak się zrobi chaos, to nic z tego nie wyjdzie dobrego. Ulepić magazyny, dostarczmy więcej surówek, jeśli chodzi o materiały budowlane, bo tych już zaczyna pomału brakować. Także oba statki do Trelawney wysyłamy w tej chwili po deski. Dziękujemy za dostawę, którą już tu czym prędzej zostawiamy. Zapraszamy do Trelawney po materiały, specjalistów zrzucamy i wysyłamy do Trelawney po więcej, tak jest. W międzyczasie proszę o dwa statki towarowe, przynajmniej, żeby się robiły, a najlepiej trzy. Statek wyślemy tak, że do nowego miasta w Nowym Świecie, niech przewozi ropę, już pomalutku. A nawet dwa statki, przy tym ile mamy... A, zobaczcie, nie ma silników parowych. Dobra, to później. Okej, skoro zaplecze się robi i statki transportowe robią się gdzieś tam w tle, to przejdźmy do gro naszego odcinka w tej chwili. Czyli... wyprodukowania tych dóbr, których nam brakuje na chwilę obecną. Za chwilę dopłyną inni specjaliści. Tu już możemy wrzucić do produkcji cygar. Wszystkie ręce na pokład, jak to się mówi. Wiatrak i panią, co deski przetwarza. I teraz lecimy z tematem. A belki stąd na beczki będą jeździły też po Nowym Świecie całym. I tak to załatwimy. Ile cygar robimy w tej chwili? Chciałbym zobaczyć. Ulepszymy magazyny, bo widzę, że nie wyrabiają już w tej chwili. Dobra. To będzie odcinek poświęcony w całości naszej kolonii, ale doprowadzimy ją do tip-top, moi drodzy. To będzie absolutny top, jeśli chodzi o... Nie możemy też z deskami przesadzić teraz. Myślę, że jakbyśmy tu desk trzaskali znowu, to byłoby fajnie. Trochę desek by się tu przydało jednak produkować, żeby samowystarczalna wyspa póki co była. Zobaczymy, raz, dwa, trzy nie postawimy, ale teraz damy trzy. Niech się robią tu. Fajne. Droga, cyk. Na razie niech to stoi, a czy będzie potrzebne, okaże się w praniu. Ile tutaj jesteśmy w stanie bawełny? 19, jeszcze trochę byśmy mogli w zasadzie. Gdyby odpowiednio poprowadzić drogi, to można by więcej tutaj wyciągnąć. Bawełny jeszcze. Tak zrobimy. To nam też zawadza nieco w tej chwili. Przyznam szczerze, nie możemy tego przesunąć, prawda? A jak to zburza? Nie można przesunąć. Okej. W swoim czasie wszystko. Przesuniemy je. Jak już tylko właściwa technologia powstanie. Nie o to 100 tysięcy, ale takie wahające się nadal. 100 tysięcy. Brakuje inżynierów, proszę państwa. Niedobrze. Trzeba ulepszyć kawałek dystryktu. Jak już tylko będzie można. A, brakuje płaszcz. Wiadomo. Oczywista oczywistość. Dobra, co ty tu chciałaś? Przepraszam. A, wyładować się, okej. Dobra, robimy dużo tkaniny, natomiast ubywa bawełny pomalutku przy tylu przędzalniach. Trzeba będzie więcej bawełny jednak dostawić. To oznaczałoby, że ten magazyn musi być granicą jednocześnie, gdzie możemy sobie poszaleć. Dalej już nie. Tak jest, dalej już nie. Okej, to nawet zróbmy to jeszcze inaczej, proszę państwa. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I to jest granica nieprzekraczalna, jeśli chodzi o pola bawełny. Natomiast tu... Szalała. Dobra, jeszcze jedną w takim razie postawimy. Mam nadzieję, że wystarczy przestrzeni, żeby tutaj upchać jedną, dosłownie jedną. Chyba wystarczy nawet z zapasu. Oj, świetnie, zobaczcie, drodzy widzowie. Wystarczy nam tego i to z zapasem. Do tego stopnia, że tu byśmy mogli kolejną już dać w zasadzie. Tylko z głową trzeba ją lokować teraz. Your ship has returned from its voyage. I wtedy... Your ship has returned from its voyage. O,
to byśmy sobie wieźli tu. Your ship has returned from its voyage. To byśmy sobie usunęli. Myślę, że kolejną się da wstawić wtedy. Jakby się dało w obie strony pójść, to byłoby super. Zobaczymy za chwilkę. Ja myślę, że się uda bez problemów większych. A jeżeli nie, to trudno. Żeby też nie zabrać za dużo przestrzeni tej Zubra, bo nie ma sensu tak robić. Your ship has returned from its voyage. No, trochę za dużo zabierze przestrzeni. Dobra, to nie, tutaj tu nie wstawiamy. Nie będziemy jej tu instalować. Zostawimy to tak, w takiej formie, w jakiej istnieje w tej chwili. Magazyn postawimy tu. Jeden z, przepraszam, magazynów. Tak. Niech tu sobie istnieje, dobra. I obsługuje, bardzo fajnie, dobra. Czy statki powróciły już po załadunek? Świetnie się składa. To proszę zabrać przede wszystkim deski, deski, jeszcze raz deski. Potem proszę zabrać więcej desek. Pani na specjalistów. Więcej desek. Do nowego świata. Tam też więcej desek do nowego świata. Teraz trochę cegieł do nowego świata. Dobra, i reszta na specjalistów czeka. Zapraszam Państwa. Tutaj oto. No, jeden mi potrzebny, tylko ten. Dobra, ty tu czekaj, ładnie, zgodnie z obietnicą. Państwa zapraszamy do nowego świata. Cyk. My też tam wracamy czym prędzej. Powinno już bawełny wystarczyć, mam nadzieję. Nie, nadal jest duży ubytek. Okej, okay, za chwilę się tym zajmę. Uno momento. Tutaj aż sięga. No dobra, wpływ traktorów jest mega, bo tam starczy nam. A przedłużmy jeszcze tą linię, zobaczymy na ile dostarczy. Tak, no dotąd powiedzmy. Przedłużmy. Obsłuży? Obsłuży. No i pięknie, moi drodzy. Świetna robota. Dobra, lecimy dalej. W takim razie zatem i natychmiast. Skoro jeszcze bawełny będzie potrzeba troszkę, to się na tym skupimy chwilowo. Cygar też może być za chwilę więcej potrzeba, myślę. Nie, chciałem powiedzieć, obawiam się? Nie, nie obawiam się, myślę. Jeszcze jedną zatem fabrykę cygar postawmy. Tutaj jeszcze dwie fabryki odkładziny i magazyn, który to wszystko obsłuży. Oczywiście. Tak jest. Ship constructed. Ja jestem zadowolony. Tu zaraz można kolejne na wybrzeżu budynku typu właśnie perłopławy łowić. Czy my mamy jakąkolwiek biżuterię wytwarzamy w tej chwili? Nie wytwarzamy, dobra. Więc tutaj też perłami się zajmiemy i złotem. Częściowo złotem, bo wiadomo, że mamy ograniczone fundusze. Od razu magazyny ulepszamy. Tutaj trochę nie trafiłem, dobra. Perłopławy zatem. Chyba już można budować, zaraz się okaże. Nie wiem jeszcze. Zaraz się okaże, czy możemy. People celebrate your leadership. Ostatnio po łatce mówiliście, że nie dało się ich budować, więc wierzę i martwię się, że też nie będę mógł. A jednak możemy, dobra, to fajnie. Myślę, że tyle wystarczy, póki co. Wykorzystajmy te tereny portowe na maksa, proszę Państwa. Dlatego, że... Tylko na jednej wyspie chciałbym mieć tą hodowlę perłopławów. Dobra, i teraz tak to zrobimy, żeby to miało sens mniej więcej. Bardziej niż wyglądało tym razem. Póki co, później ten wygląd będzie można zmienić. To ja już sobie nie ukrywam, między odcinkami być może to zrobię. Ale na razie jest ok dla mnie, wystarczająco. Nie burzy to mojego poczucia estetyki. Pozdrawiam, Jackson. Dobra. Teraz mając coś takiego w ręku, aż żal by było tu jeszcze nie dostawić po prostu. Ale no tu przeszkadza mocno ten magazyn. Myślę, że ten wystarczy na obsługę obiektów znajdujących się poniżej. Jeszcze jeden sobie dostawimy, nic nie szkodzi. Fajnie. Tylko teraz czy ja mogę tu kolejne postawić w zasięgu? No nie mogę, właśnie przez to, że tu jest magazyn. I droga do niego. A gdyby go nie było, to mógłbym kolejną fabrykę cygar, no właśnie, tutaj postawić. Aż tyle cygar chyba nie palą, co? Z drugiej strony, żeby, kurczę, wszystko przejarać. Ropa, tylko czy ona jest nam potrzebna do trelawnej w tej chwili? No jest, dobra. No to mamy kolejny szlak naftowy zatem. Która to już ropa? Zobaczmy, poszukajmy go na razie. Ropa.
Stolica 3 to będzie. Dobrze, niech się nazywa Ropa Stolica 1 w zasadzie powinien się nazywać. Ropa Stolica 1, tak jest, wędrowiec, ładuj ropę w tu. Nie we Wrocławiu, przepraszam, tylko w Kurital właśnie. Ja tu miałem szlak naftowy, za przeproszeniem. Szlak naftowy. Ropa Stolica 1. Faraon, tak jest, Kurital, por favor, ładuj i proszę bardzo. Tyk. No, ładnie zrzucaj. Dziękuję. Płyń tam. Dobra, ogarnięte. Kolejna rzecz. Bawełny już. No, bawełny właśnie. Teraz musimy tu bawełnę i nie tylko zmieścić, bo i, proszę państwa, kakao, gdyby się dało. Nieważne, przepraszam. Już nie będzie głupich rymów i sucharów, obiecuję. Co teraz walniemy tu? W takim razie bawełny więcej. Tylko do zaspokojenia potrzeb. Więcej nie robimy niż potrzeba. A już w zasadzie nie potrzeba, zobaczcie, wyrównało nam się. Dlatego, że tkalnie bawełny wyrobiły z normy, a nie dlatego, że... Czas powiększyć magazyny, innymi słowy, proszę państwa. Jako, że statki już płynęły, żeby nam się tu odkładało jak najwięcej wszystkiego w tej chwili. Zaraz wyślemy w ogóle ładunek bawełny spory. A żeby był w stolicy, bo tam, jak wiemy, brakuje jej. A potem już szlaki handlowe zrobią robotę. Proszę bardzo. Desek się nie zmieściło więcej, ale to nie problem. Wywalamy za puste, jak nie potrzeba więcej. Bawełny natomiast więcej poprosimy załadować. Poczekamy, aż się na fulla zrobi. To już powinno załatwić problem w Trelawnej z bawełną i z populacją, moi drodzy. Pieniążków nam już nie brakuje. Za chwilę dochody się niebotycznie zwiększą, bo dobra luksusowe zaczną docierać do stolicy. Cegły. Cegły zrzuć, a podnieś sobie deski wtedy na pokład, które wyrzuciliśmy. Jakże lekkomyślnie. Dobra. Więcej bawełny. Nie, dziękuję, nie potrzebuję. Jeszcze chwila, jeszcze sekunda. Dobra, w sumie tyle starczy. Na 50 już nie ma sensu czekać. Płyń do Trelawny i zrzuć tam bawełnę całą, dziękuję. Ty tu czekaj z deskami, będziesz pod orędziu. A my powiększamy magazyny, proszę państwa, już teraz. Od razu. Od razu. Na ile tylko się da, chcę je powiększyć. Teraz pozmieniamy wygląd. Na razie chcę dopracować ich wielkość mniej więcej, żeby była określona. No i dobra, więcej tu nie będziemy rzeźbić chyba, a może. Dobra. Taki dziwny kształt. Ten już może przenieśmy na drugą stronę. Niech się napełniają, proszę państwa. Tu damy zaraz port rozładunkowy. Także. No i zbudujmy to, co mamy. Dobra, magazyny niech się napełniają dobrami wszelakimi zatem. Jak my to z towarami konsumpcyjnymi stoimy? Niczego nie ubywa ponad miarę? Bananów zaczyna trochę ubywać. Czego brakuje? Bananów czy oleju? Ani tego, brakuje po prostu kuchni smażonych bananów, mam wrażenie, jednej, dwóch. Dobra, jeżeli brakuje, prawa brakować nie ma naszym głodomorom. Tego jeszcze nie można przesunąć, a to też jeszcze nie można. Dobra, kuchnia pieczonych bananów zatem, żeby nam się populacja nie posypała w szwach. Dajmy jeszcze jedną. Tutaj, niech już stoi zamiast tartaku. Dobra, jakoś ogarnę chyba robotę. Pącz nie brakuje? Nie, pącz nie brakuje. Wełny? Zalpak też nie, nawet będziemy mogli kapelusze wytwarzać. Fenomenalnie, bo jeszcze to, moi drodzy, jeszcze tą produkcję przecież w mieście zlokalizujemy. To będzie nieco dłuższy odcinek, uprzedzam. Z racji tego, że chcemy ponapełniać sobie wszystkiego. Bawełny nam przybywa już świetnie. Desek można więcej zrzucić i można znowu ładować bawełnę i płynąć do Trelawnej. Z dostawą. Tego nigdy dość. Fajnie, płyń. Do Trelawnej, tam już powinno bawełny wtedy wystarczyć. My zaraz nowe szlaki potworzymy. Jeszcze chwilkę proszę mi dać. Jeszcze cierpliwość. Poproszę o chwilę cierpliwości. Teraz już powinniśmy mieć nowych specjalistów gotowych, proszę państwa, na pokład. Tak jest, Krosno. I drugie Krosno. I Feras się zawsze przyda, choć tam będziesz potrzebny bardziej. Do Nowego Świata, do Kurital. Zapraszamy. Dobra, za chwilę im dostarczymy więcej wszystkiego. Konkretny gulasz. Telefony już za chwilę będzie można wytwarzać, ale chcemy tą produkcję uruchomić oczywiście w Ożarowie.
Nawet mosiądze wystarczą. Przynajmniej na chwilę wystarczało. Dobra, nie jest tak źle. Nie jest źle. Wracamy do stolicy. Wracamy do... Czego brakuje, przepraszam, w fabryce? Kauczuku, dobra, okej. Okay. Nie wiem, czy go będziemy akurat tu wytwarzać. Być może będziemy. Perły niech się też odkładają. Wszystko to ma być na maksa. Okładzina się robi, plus 12, bardzo ładnie. Wszystko zaraz będziemy wysyłać, tylko statków nam potrzeba na to wszystko, więc jeszcze kilka ich zróbmy. Jeszcze ze dwa statki, bo za chwilę naprawdę spora flota handlowa wyruszy do... na miejsce. Weźmy jeszcze trochę cegieł, weźmy wszystkiego, co nam potrzeba. No, tylko to chyba i stal teraz będziemy dużo potrzebować stali. Do Kurital oczywiście. Za chwilę kolonia osiągnie rozmiar docelowy, proszę państwa. Tak liczę mniej więcej. Powinno tak być. Zobaczcie, ile mamy ludzi w ogóle. Jeszcze nie uruchomiliśmy trzeciego nawet. Bo w ratuszu nie wszystko się udało odblokować póki co. Tu bawełna też... A, bawełna ekstra właśnie. Mamy stąd zupraw, proszę państwa. I teraz drewno będzie można transportować po całej wyspie. Zobaczcie. Plus 17, więc robimy wszystkiego aż nad to. Także nigdzie rumu nie zabraknie. A jeżeli gdziekolwiek brakowało, to już nie będzie. We Wrocławiu na pewno nie brakuje. Świetnie, moi drodzy. Punkty lecą za profil, bardzo ładnie. Dużo zrobiliśmy, a jeszcze nie koniec odcinka. Może być troszkę dłuższy, tak jak mówiłem, bo chcę tutaj wszystko już absolutnie zbudować i osiągnąć, co się da. I fajnie, czekaliśmy na to. Zrzucajcie tą bawełnę od razu. Tak jest. Zrzucajcie tą bawełnę, niech oni mają jej dość. Jak już teraz im wystarczy, to będzie super. Dobra. I załadujcie matsów na materiałów konkretnie, budowlanych. Do miasta, bo to jeszcze nie koniec jego rozbudowy. Tak jest. Potrzebujemy też traktorów na pewno. Trochę więcej betonu i cegieł, a reszta to deski, wiadomo. Za chwilę też będą zużyte w ilości hurtowej. No i zapraszam. Raz, dwa i trzy. Silniki parowe, mam nadzieję, za chwilę się zaczną odkładać też w Ożarowie, bo bardzo mi są potrzebne już w tej chwili. Póki co płyńmy tam. Zaraz powinno być ok. Tak, odkładają się. Świetnie, zobaczcie. Bo wreszcie mamy chyba tu dość pojazdów parowych, nawet na maksa. Coś takiego. Nie jest dość jeszcze. A tak, bo wszystkie na bieżąco są ładowane tu. Ale już wkrótce się napełni magazyn. Zobaczcie, przybywa i przybywa, moi drodzy, więc wszystkiego będziemy mieli pod dostatkiem już wkrótce. I z tamtego punktu wyprowadzimy dalsze natarcie na rozbudowę i rozwój. Tutaj damy więcej za chwilkę magazynów, tylko wyznaczę sobie granicę. Taką nieprzekraczalną. Tutaj musiał być kolejny magazyn, najlepiej. A jakby w ogóle tu był, to baja by była. No i świetny. Dodajmy kolejny zatem. Przyłączmy, tak jest. Cyk. Dobra, od razu ulepszamy, bo jeden nie wyrobi. Na maksa ulepszamy. Kolejny. Tutaj by się zdał, prawda? W linii nawet pod... Świetnie. Obsłuży. Tutaj straż pożarną zaraz dostawię remizę, bo wiadomo, jak to bywa. Tutaj damy remizę. Zbudujmy wszystko bardzo ładnie. Teraz powinno obsłużyć wszystko. To pole naftowe już chyba możemy przesunąć. Nie, jeszcze nie możemy. Okej, okay, poczekamy. Tkaniny ci u nas dostatek teraz będzie. O i nie tylko. Stąd chciałbym dwie w ogóle. Dwa statki do bawełny przeznaczyć. Cieszę się bardzo, że wpłynął. Jak wpłynął, to jeszcze mam robotę dla niego. Poza zrzutem bawełny, żeby zabrał silniki parowe stąd. Od razu. Natychmiast i od razu. I wysłał je, moi drodzy, po pierwsze tu do Trelawney, jakieś 150, a drugie 150 zrzucimy na wyspie, gdzie docelowo chcemy ich używać. Chyba, że tu mamy dość. Nie jestem pewien jeszcze. Czy my tu mamy dość? Chyba nie. Zobaczmy. Chyba nie mamy dość silników parowych. 40 to mało. Tak, trzeba też przysłać. Świetnie, cieszę się bardzo, ale to nie koniec przygody. Dopłynął już? Lub dopływa? Lada moment winien. Jest, dobra. Szybki, bardzo ładny. Zabieraj te silniki parowe zatem. Zrzuć ich 150 w dokach, gdzie będziemy, przepraszam, w stolicy, gdzie będziemy statki dalej budować od razu. Dawaj, dawaj. Nie przestawaj. Szybko, szybko. Cyk, cyk. Szybko. Nie mam czasu. Szybko, bo zagryzę. Przesuń ropę, tak. Tego chcemy bardzo. Teraz potrzebujemy. Dawaj, dawaj. Nie mam czasu. 150 tu, a resztę wjedziesz do Trelawney. A nawet może 200 tutaj, a 100 zawieziemy tam. Tam tylko 20 na jedną. Wystarczy już. Więcej nie będzie trzeba tam, myślę. Zrzućmy 200 tutaj, a resztę zawieziemy. Chwila, mogę czekać. Dawaj, no.
Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, płyniesz tam, bierzesz co tam, cegły bierzesz i płyniesz. I płyń od razu, tak jest, płyń do nowego świata, już, jazda, a my sobie statki tu zlećmy, kolejne dwa, budowę i zakończymy ten odcinek, kiedy będziemy mogli wszystkie szlaki handlowe stworzyć dopiero, proszę państwa. Na razie rzucamy macy, wszyscy w pogotowiu i w gotowości. Ach, ty zrzucasz tu co innego, dobra. Tak, krosno i nie tylko. Od razu przyspieszmy, właśnie ulepszymy budowę, produkcję, przepraszam. Zobaczymy, ile realne wynosi wtedy zapotrzebowanie na bawełnę. Zaraz jak przymieli, to może się okazać za mało mamy i bawełny, że będzie jej więcej potrzeba, okaże się. Tutaj ogromne ilości wytwarzamy, bardzo ładnie, ale ja chcę jeszcze podkręcić nie tylko to. Zaczniemy z produkcją rumu teraz, także na eksport tutaj. Zrobimy to od razu. I zrobimy to od razu, proszę państwa, gdziekolwiek ja ten związek zawodowy zaplanowałem. Tu oto. Chcę mieć miejsce na magazyny, dlatego to przenoszę, a w zasięgu chcę mieć tylko, proszę państwa, room. Tak jest. I teraz wyprowadźmy klasyczny układ. Dobra, czy ja jestem zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Dobra, to od razu przejdźmy do rzeczy, nie tracąc czasu na bzdury. Wiadomo, teraz ktoś od całej produkcji napojów tu jest od razu potrzebny, świetnie. Teraz jeden. Piec do kawy, ale jest też właśnie wytwórnia szampana. I temu się też chcę poświęcić. I jeszcze jeden związek zawodowy, który kawę nam całą sieknie, przydałby mi się tutaj gdzieś. A wtedy złoża naftowe sobie przeniesiemy, jak tylko będzie taka możliwość. Fajnie. Dobra, jeszcze skończmy odsyłając bawełnę, której już pilnie potrzeba może w stolicy, moi drodzy. Tak zrobimy, proponuję. Ile mamy szlaków od bawełny, zobaczmy najpierw. Bawełna stolica 1 i 2, dobra, a ja bym dał tak, bawełna stolica 3 zatem. Bawełna stolica 3. Tak, dodaj stat i wędrowiec 1 i nie tylko. I... ropa, właśnie ten przemianujemy właściwie już za chwilę. Proszę bardzo. Oczywiście bierzemy dobra, przepraszam, wszystkie towary, a w zasadzie nowy świat, bawełnę na maksa. I zrzucamy w Trelawney, tak jest, całą bawełnę, dobra. Teraz chwila, moment. Od siebie trzeba przemianować. Chyba tak się będziesz bawił do tej pory, a ty? Tak? Zaraz zobaczymy, na razie ich zapauzujmy wszystkich. Muszę zobaczyć, jakie tam statki mamy. 3, czyli 4 i 5 powinieneś nosić tytuły. Dobra, to 4 i 5 będziesz się nazywał. Ach, ty gazeciarzu jeden, musiałeś teraz wylecieć. 4 i 5, dobra. Powiadomienia, nie? Dobra, oni już, wracajcie do roboty, a te statki, co się skonstruowały od razu po załadowaniu stalą, też wyślemy do Trelawney. Zapraszam serdecznie. Stal jest bardzo ważna w tej chwili, bo tam będzie dużo torów jeszcze, mam wrażenie, dorabianych, proszę państwa. Dobra, to już powinno iść lepiej z bawełną. Zaraz się... o matko, nie idzie wcale, zobaczcie. Po prostu konsumpcja jest tak ogromna w tej chwili tej bawełny. Zaraz będzie jej więcej docierać. Spoko, już nad tym pracuję. Już nad tym pracuję. Ładujcie tą bawełnę. Potrzeba więcej pilsów, zobaczcie, moi drodzy, bo już teraz nie wyrabiają. Mamy możliwość zbudować, więc to czynimy. Od razu więcej przyspieszymy tempo rozładunku. Tak, budujmy kilka pilsów, bo tutaj spora, w zasadzie spory port nam się zrobił, koniec końców, do rozładowywania towarów. Przenieśmy może nawet jedna, właśnie, tutaj, jedna z doków, a wstawmy pils tu kolejny, co by mieli bliżej. Fajnie, dobra, jest ok, podoba mi się nawet wygląd tego portu, jest fajnie. Dwa kolejne statki czekają na swój przydział, oczywiście zajmą się cygarami już teraz w zasadzie. Proszę bardzo, Adam Dobrowolski będzie woził cygara. Cygara, stolica 1. Oj, chyba nie powiem, gdzie on jest. Ach tak, bo jesteś na innym statku, zapomniałem, przepraszam, trzeba usunąć najpierw z jednego statku okręt. Dopiero będzie można go użyć. Coś takiego, no dobra, okej.
cygara, stolica 1. Tak jest. Niech będzie, zaraz przemianujemy go oczywiście. Cygara ładuj. Tak jest, na maksa i zrzucasz je w stolicy, bardzo proszę. Nie ma sprawy, zrzucasz je. Tak jest, przemianujemy cię w tej chwili. Cygara, stolica 1. Dobra, kolejny statek, proszę państwa, będzie nosił okładzinę drewnianą. Stolica 1, okładzina 1, po prostu go nazwijmy. Tak jest, i już się robi. Otwórz szlak handlowy, okładzina drewniana. Tak jest, ładujemy tu okładzinę, jak się państwo domyślają. I wysyłamy na eksport. Teraz jeszcze rum i inne rzeczy tu dojdą, ale to cierpliwości. Wszystkie towary, wszyscy. Ciężko to znaleźć często, te towary, które nas interesują. Dobra, i to wszystko do stolicy proszę wozić. Tam będą gramofony i nie tylko powstawały. I telefony. Tak, to możemy na wyspie tworzyć w zasadzie. Dobra, to wyślijmy tam. Poszedł. Co jeszcze? Rum, ale to już w przyszłym odcinku. Rum i kawę, moi drodzy. I na tym chyba koniec produkcji płynów. A żeby następny odcinek mógł nastąpić, to ja jeszcze sobie pozwolę tutaj stworzyć do produkcji napojów oczywiście. Cała produkcja napojów. Jeszcze jeden, chyba że mamy takowy. A i to nie tylko. Rum. Tak. Pani tam jest, to świetnie się składa. Do kawy jeszcze pani potrzebna. Palarnia kawy. Poza tym panem, którego tam mamy, ta pani się przyda, bo jeszcze czekoladę wytwarza. I Feras, który 65 tysięcy już kosztuje, niestety. Może się uda, kto wie. Dobra. Jestem zadowolony z obecnej sytuacji. To jeszcze sobie wisienką na torcie uczyńmy przeniesienie tego, co nam bardzo zawadza w tej chwili. Tutaj. Tak. Dobra, myślę, że jestem zadowolony już z tego układu. Dobrze, moi drodzy, jeszcze tylko miniaturkę odcinka znajdźmy ładną. Na poczet jego, właśnie. To już mieliśmy. Tak, progres czasowy naszego miasta, proszę bardzo. Teraz to wygląda ciekawie. Osada się rozwija. Bardzo szybki screenshot. Pięknie. I zapraszam państwa na kolejny odcinek. Na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Dajcie znać, jak wam się podobało w komentarzu. Dajcie znać, czy podoba wam się wykorzystanie maksymalne cypli do produkcji naszych dóbr. A ja zobaczę się z wami i usłyszę już w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Pa, pa!